Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, dzisiaj u mnie na kanale będzie królować polska piłka, a tak dokładnie będę Wam opowiadał o mundialu, o starciu Argentyna kontra polska reprezentacja. Powiem Wam szczerze, że oglądając to spotkanie, dużo siwych włosów mi przybyło na mojej głowie, denerwowałem się, brzuch mnie rozbolał, no normalnie się czułem, jakbym był przed jakimś egzaminem i musiałem po tym spotkaniu ochłonąć, straciłem także głos, a w tym momencie, kiedy Wojtek Szczęsny bronił rzut karny Messiego, to radowałem się, krzyczałem z radości. No to spotkanie było takie, że człowiek oglądając to spotkanie, nieraz, powiedzmy sobie szczerze, cieszył się, denerwował. Był taki moment, kiedy już ten mecz się skończył, jeszcze trwało spotkanie Arabia Saudyjska kontra Meksyk. I kiedy Arabowie zdobyli gola, moi drodzy, na 2-1, no to taką radość to wszystko wywołało. Nie wiedziałem, że w czasie tego turnieju będę także kibicem drużyny Renarda. Ale wracając do meczu Polska-Argentyna i do moich wniosków, przedstawię Wam te wnioski po tym przegranym meczu 2-0. Jest to taki wynik słodko-gorzki, ale najważniejsze jest to, że cel został zrealizowany, że Czesław Michniewicz wykonał kolejną misję, awansował do 1/8 finału, gdzie zmierzymy się z Francją. Tak na dobrą sprawę, polska reprezentacja będzie musiała jakby do tego spotkania przejść. To już jest coś ekstra, już nie będzie takiego wielkiego stresu. No wiadomo, Mbappé i także Griezmana, Giroud i innych tych fenomenalnych piłkarzy będzie ciężko powstrzymać, ale mam nadzieję, że w tym spotkaniu następnym zdecydowanie lepiej zagramy. To jest pewnego rodzaju taka wisienka na torcie. No to jest nagroda dla tych piłkarzy, którzy na to zapracowali w pierwszym tym spotkaniu i tym drugim, bo wiadomo, że Argentyna to jest taki zespół z wyższej półki, który dzisiaj, tak na dobrą sprawę, no wszystkie nasze mankamenty nam, no pokazał nam, udzielił nam lekcji futbolu. Na dobrą sprawę, gdyby Argentyńczykom chciałoby się grać, byliby skuteczniejsi, gdyby nie fenomenalna postawa heroicznego Wojtka Szczęsnego, mogliśmy przegrać 5-0. I dlatego mówię, że ten wynik 2-0 i moja radość po tym meczu jest słodko-gorzka, no bo cieszę się z awansu, że po raz pierwszy po 36 latach polski zespół awansował do 1/8, moi drodzy, właśnie do 1/16 mundialu. No, Czesław Michniewicz jakby powtarza te osiągnięcie Piechniczka z mundialu w Meksyku w 1986 roku. Pamiętacie, co przegraliśmy potem z Brazylią i to jest piękne, no bo zarówno właśnie kadra Engela, Janasa, Nawałki nie dała rady, a tutaj Czesław Michniewicz sposobem, taktyką, no zapracował na ten awans, moi drodzy. Powiedzmy sobie szczerze, no Wojtek Szczęsny dla mnie jest bohaterem bez dwóch zdań, to jest zawodnik man of the day tego spotkania, bo bronił fenomenalnie, zajmujemy drugie miejsce, mamy 4 punkty i dzięki temu, że mamy lepszy bilans bramkowy, wyprzedzamy reprezentację Meksyku. No styl nie był wyśmienity, wszystkie nasze, bym powiedział, mankamenty zostały obrażone w tym spotkaniu, ale to się nie liczyło, ten awans mnie cieszy, moi drodzy. Drodzy, tak jak Wojtek Szczęsny powiedział, kiedyś o stylu nie będziemy pamiętać. Ważne jest to, że awansowaliśmy do kolejnej rundy. Moi drodzy, fajne, że te pokolenie właśnie Lewandowski, Krychowiak, Glik i właśnie Piotr Zieliński, dla co po niektórych tam gdzieś w oddali Grosicki, Jędza, to jest jakby taki last dance przynajmniej na mundialu i dzięki temu ci piłkarze sprawili nam nie lada radość, no bo w niedzielę o 16 będziemy się emocjonować na mundialu w tej fazie pucharowej, oglądając po tylu latach zespół Polski. Wojtek Szczęsny dla mnie zawodnik tego spotkania. Bramkarz Juventusu Turyn bronił fenomenalnie. No, ten karny Messiego to było coś pięknego. Po raz drugi na tym turnieju Szczęsny broni rzut karny i wyobraźcie sobie, że wyrównał rekord Tomaszewskiego i amerykańskiego bramkarza Friedela. Pamiętacie takiego fenomenalnego golkipera
z reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Jan Tomaszewski kiedyś na mundialu w 1974 roku, pamiętacie, gdy w spotkaniu przeciwko Szwecji bronił rzut karny, także fenomenalnie obronił w meczu przeciwko reprezentacji Niemiec strzał Hennesa. No i właśnie do tych pięknych występów Jana Tomaszewskiego Wojtek Szczęsny nawiązał. Bez dwóch zdań dla mnie najlepszy to jest bramkarz na tym turnieju ogólnie, oprócz tego strzału Messiego, no to w tym spotkaniu kilkakrotnie bronił fenomenalnie, w pierwszej połowie utrzymywał nas w grze. No i powiem Wam szczerze, że aż szkoda, że w tej drugiej tercji zabrakło nam koncentracji, że jednak tak szybko straciliśmy te bramki, no bo jeżeli chodzi o tą naszą drużynę Czesława Michniewicza, no to tak jak Wam podobało mi się to, że w pierwszej połowie w jakiś sposób broniliśmy się taktycznie, sposobem. Argentyńczycy rzucili się na nas, powoli próbowali nas jak w pewien sposób strzelić, pokonać Wojtka Szczęsnego, a Wojtek Szczęsny był w transie, bronił z rzutu karnego, ten strzał Messiego, także z gry, inni piłkarze próbowali, nie dawali rady, dopiero w drugiej połowie McAllister i także do tego jeszcze Alvarez, ci dwaj piłkarze argentyńscy nas pokonali, ale tak na dobrą sprawę Wojtek Szczęsny tutaj nie zawinił. Glik i także Kiwior czyścili, choć ci piłkarze kilka takich nie ustrzegli się, moi drodzy, błędów. No Kasz też popełnił błąd, można do tego dodać jeszcze heroizm Bereszyńskiego. Grał, walczył, póki nie schodził, póki no, miał siły. No właśnie mam nadzieję, że wykuruje się do spotkania przeciwko Francji. I pewnie czytaliście opinie i opinie po tym spotkaniu no, są krytyczne. Niektórzy nie są zachwyceni stylem, ale tak jak właśnie Wam mówię, no najważniejsze było zadanie awansować do kolejnej rundy. No bo co byłoby nam po stylu pięknym, gdybyśmy nie awansowali? Kiedyś może nie było kiedyś stylu, nie udawało nam się awansować. Wreszcie pojawił się trener, który taktycznie próbował wszystko rozwiązać. No spotkanie przeciwko Argentynie wiadomo, że na 10 spotkań przegramy. Szczęście nam dopisało w tym meczu i to, że awansowaliśmy do kolejnej rundy, ale na te szczęście zapracowaliśmy w pierwszym i w drugim meczu, moi drodzy. Tak właśnie uważam. To, co na dobrą sprawę Wojtek Szczęsny miał pecha na poprzednich turniejach, to los, to wszystko mu oddaje, tą ciężką pracę. No dzisiaj jest właśnie dla mnie takim zawodnikiem turnieju, najlepszym piłkarzem naszej reprezentacji. Spotkanie przeciwko Francji to będzie nowa historia, wiadomo, będzie to trudny rywal, ale właśnie po tym meczu wyciągniemy wnioski i musimy zdecydowanie lepiej zagrać z reprezentacją Deschampa, bo jeśli zagramy tak samo, jak zagraliśmy dzisiaj z Argentyną w spotkaniu tym pucharowym, no to Francuzi najprawdopodobniej, nawet jak Wojtek Szczęsny będzie dokonywał cudów na bramce i będziemy znów popełniać takie błędy, jeżeli chodzi w defensywie, czy także w rozegraniu będziemy dużo tyle strat notować, no to możemy przegrać. Dlatego mówię, że ten wynik, porażka 2-0 z Argentyną jest słodko-gorzka, no trochę smutno, że przegraliśmy, ale z drugiej strony no człowiek się raduje, że udało się nam wreszcie na tym wielkim mundialu po 36 latach awansować. To jest piękne. Wnioski po tym spotkaniu, no to przede wszystkim wspaniała gra Wojtka Szczęsnego, który no ma dyspozycję, bym powiedział, no światowej klasy. Drugi wniosek, Czesław Michniewicz zrealizował zadanie, cel został postawiony, awansować, wyjść z grupy, to zrealizował, mam nadzieję, że z nim zostanie przedłużony kontrakt i w eliminacjach do Euro będzie właśnie ten trener mógł jakby wprowadzać tych młodych zawodników, którzy nie pojechali na mundial, czy są kontuzjowani. Moi drodzy, tak uważam i wtedy przyjdzie ten czas na styl, a teraz powinniśmy się cieszyć właśnie, że awansowaliśmy do tej fazy pucharowej. A co się wydarzy w spotkaniu z Francją, to będzie coś ekstra. Ja powiem Wam szczerze, że już dla mnie ten mundial jest piękny. I do tego spotkania przeciwko Francji powinniśmy przystąpić bez presji, bo tak na dobrą sprawę, to obrońcy tytułu są na musiku, to oni muszą wygrać. Jeśli Polska przegra, nic się nie stanie, to wszyscy uznamy za coś normalnego,
A jeśli właśnie podopieczni Michniewicza sprawią sensację, zagrają w tym spotkaniu przeciwko trójkolorowym zdecydowanie lepiej, no to będzie wielka sensacja. I nie mamy nic do stracenia w tym meczu pucharowym. Tak na dobrą sprawę to Giroud, także do tego jeszcze Griezmann, Mbappé. No cała ta plejada tych fenomenalnych zawodników z Llorisem na bramce mają wiele do stracenia. My już właśnie napisała się piękna historia, moi drodzy, za kilkadziesiąt lat wszyscy będą pamiętać Czesława Michniewicza za to, że był trenerem, który po wielu latach awansował właśnie do kolejnej tej rundy. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy taką drużyną, która wreszcie jakby powstrzymała Meksyk. Aztekowie po raz pierwszy od 78, pamiętacie, że mieli taką serię, że od 78 roku regularnie wychodzili z grupy, a my będąc z nimi teraz w tej grupie, rywalizując z nimi, już jakby ta pasta została przełamana, a Argentyńczycy po tym, jak przegrali z Arabią Saudyjską, byli podrażnieni w tym pojedynku. Robert Lewandowski kontra Messi, tak na dobrą sprawę jest remis, bo to też jest kolejny wniosek, że ta defensywa, taktyka, którą właśnie nam tutaj zaproponował w tym spotkaniu Czesław Michniewicz, zdała w jakimś sensie egzamin, że właśnie legendarny były zawodnik FC Barcelony został powstrzymany, był blokowany. Często Wojtek Szczęsny genialnie go obronił, tą rękę wystawił. Także w tym spotkaniu kolejny wniosek po tym właśnie, że Wojtek Szczęsny był fenomenalny i także, że inni właśnie zmiany są dobre, czy Czesława Michniewicza. To mi się podobało, że były trener Legii Warszawa wykorzystał te wszystkie zmiany. To też był fajny pomysł, że na początku tej drugiej połowy, kiedy jakby już byliśmy zmęczeni tym bronieniem, tym heroiczną walką, chciał wprowadzić dwóch utalentowanych skrzydłowych, Kamińskiego i Skurasia. Niestety właśnie brak dekoncentracji. Zostaliśmy zaskoczeni przez drużynę Scalottiego. Bramka na 1-0 trochę nam podcięła skrzydły. No i potem już się zaczęła taka taktyka, że jakby broniliśmy tego wyniku. Argentyńczycy także w tej drugiej połowie aż tak bardzo nie podkręcali tempa. Strzelili gola na 2-0 i Scaletti próbował różnych rozwiązań taktycznych. Też Czesław Michniewicz bronił się dalej, wprowadzał kolejnych zawodników. To mi się podobało. W tym momencie, gdy Bereszyński doznał kontuzji, no to pojawił się właśnie Jędza, moi drodzy, który wystąpił drugi raz na mundialu. Pamiętacie, kiedyś w spotkaniu przeciwko Japonii grał i także stał się najstarszym zawodnikiem, jeżeli chodzi o polską reprezentację, który w historii wystąpił na mundialach. Do tej pory tym najstarszym zawodnikiem był Glik, ale z uwagi na to, że zawodnik Legii Warszawa jest z października, jest starszy od byłego zawodnika Palermo, no to Jędza, występując na swoim drugim mundialu, staje się takim najstarszym zawodnikiem i w ten sposób zapisuje się w historii polskiej piłki. Ale zrobił to, co do niego należało. Dobrze bronił, moi drodzy, bo nie straciliśmy trzeciej bramki. Także podobała mi się ta zmiana Damiana Szymańskiego, bo już Bielik, powiedzmy sobie szczerze, podobnie jak Krychowiak w tym spotkaniu, kilka miał takich strat, brakowało tej kreatywności. Zarówno właśnie zawodnik Birmingham i piłkarz, były zawodnik Paris Saint-Germain, póki mieli siły do 60 minuty, no to dobrze się bronili. Później jednak brakowało tej kreatywności. Ogólnie, tak jak wam właśnie tutaj opowiadałem, no w ofensywie nie istnieliśmy, poza jednym tym stałym fragmentem gry, kiedy właśnie Glik miał taką szansę, co było dośrodkowanie, to nic nie było. No właśnie, to jest zasadniczy problem, o którym wam mówiłem. To w kolejnym spotkaniu nie stwarzamy zagrożenia po stałych fragmentach gry. No ten element musimy zdecydowanie poprawić. To mnie martwi, jeżeli chodzi o to spotkanie. Podobało mi się, że Czesław Michniewicz na każdy mecz ma różne rozwiązania. Trochę nas zaskoczył, że nie wystawił w tym spotkaniu Milika, ale pamiętacie, gdy tutaj wam poprzednie materiały tworzyłem, to wspominałem, że najprawdopodobniej Świderski może wystąpić w pierwszej połowie, harował. Był takim, bym powiedział, pomocnikiem, który wracał się do defensywy. Czasem próbował coś kreować, ale jednak Robert Lewandowski był osamotniony. Nie wyglądało to zbyt dobrze, także na
napastnik polskiej reprezentacji. To mi się podobało, że Robert wracał do defensywy, harował niemiło siernie. No, w drugiej połowie nie istnieliśmy, no ale Argentyńczycy pokazali w tym spotkaniu klasę. Widzieliśmy, że są zdecydowanie od nas lepsi, ale to mi się podobało, że drużyna Scalottiego nie forsowała tak tempa, szczególnie w tych ostatnich minutach. Wymieniali bardzo długo te piłki między sobą, bo gdybyśmy mieli naprzeciwko siebie reprezentacji Niemiec, Anglii, jestem przekonany, że drużyna Gary'ego Southgate'a by do ostatnich minutach by cisnęli i nam by bramkę by strzelili za wszelką cenę, bo to jest taka charakterystyka zarówno synów Albionu, jak i Niemców, że te drużyny zawsze grają do końca, także do tego dochodzą te historyczne nasze pojedynki. Argentyńczykom, Latynosom na dobrą sprawę aż tak bardzo na tym nie zależało. I to mi właśnie cieszy, że jednak nie byliśmy świadkami takiego spotkania jak za dawnych lat, bo powiem wam szczerze, że był taki moment. W ostatnich minutach denerwowałem się, bo przez te kilkadziesiąt lat byłem przyzwyczajony do takiego scenariusza, że broniliśmy się w ostatnich minutach heroicznie i myślałem, że się skończy tak jak zwykle, tak jak zawsze. Pamiętacie te wszystkie pamiętne mecze w historii, że w ostatnich minutach remisowaliśmy z Anglią, przegrywaliśmy, Niemcy nam strzelali gola w ostatnich minutach, tak jak na 2006 roku, czy na przykład wynik na innych stadionach padał, bym powiedział, no niekorzystny dla nas, a tutaj tej sytuacji takiej nie było, więc cały czas oglądając z jednej strony transmisję w TVP Sport, z drugiej strony patrzyłem szybko na komórce, na relacje, na sport.pl, jak tam reprezentacja Meksyku, czy się coś nie zmieniło, moi drodzy. Jeśli mielibyśmy to spotkanie właśnie Polska-Argentyna oceniać tak piłkarsko i stawiać oceny, noty, no to wiadomo, Wojtek Szczęsny 9 na 10, a inni piłkarze dwóje by podostawali, szczególnie ci z ofensywy, bo jeszcze jeżeli chodzi o Glika, Glik nie zawinił przy żadnej bramce, czyścił heroicznie, walczył. Kiwior z jednej strony miał takie momenty, że widzieliście, że próbował, ratował nas, takie dwie straty nonszalanckie zanotował później nas w kolei, ale później się zrewanżował, bo w kolejnej sytuacji wybronił nas i Ta przegrana cieszy, że jest awans, ale jeśli mielibyśmy to tak czysto piłkarsko to ocenić, no to było kiepskie spotkanie w wykonaniu kadry Czesława Michniewicza, bo nie istnieliśmy w ofensywie. Gdyby Argentyńczycy podkręcili tempo i zaprezentowaliby lepszą skuteczność, to byśmy przegrali 5-0 bądź może wyżej, ale na szczęście tak się nie stało. Tak jak fajnie to powiedział redaktor Mateusz Borek po transmisji właśnie w studiu piłkarskim TVP, gdzie właśnie były ekspert Polsatu, powiedział, że polska reprezentacja w spotkaniu przeciwko Meksykowi i Arabii Saudyjskiej jakby zapracowała na ten końcowy wynik, w sensie, że te szczęście dopisało. Także chciałem powiedzieć, że Czesław Michniewicz przez ten ostatni rok także na ten sukces zapracował. To jest jakby pewnego rodzaju suma summarum, jakby ta ciężka praca została wynagrodzona. Czesław Michniewicz podróżował po całej Europie, odwiedzał piłkarzy, spotykał się z trenerami, obserwował masę zawodników, miał pewnego rodzaju koncepcję, moi drodzy, wybrał odpowiednią grupę piłkarzy, wpadł na pewnego rodzaju styl, koncepcję, jeździł po trenerach, rozmawiał z tymi trenerami, byłymi selekcjonerami, ci właśnie trenerzy mu radzili, sam wyciągnął wnioski, zanalizował i na podstawie tego wszystkiego stworzył taktykę, sposób, jakby rozgrywał te spotkania na mundialu, moi drodzy. No i jednak ten sposób, ta taktyka, te przemyślenia, te wszystkie wnioski i piłkarze, to wszystko, co on chciał, zrealizowali i to zaowocowało awansem z wyjściem z grupy po tylu latach. Jednak jak widzicie, Jerzy Engel Władysław po 16 latach, gdy awansował na wielki mundial, jakby zachłysnął się, pycha, jedziemy po Mistrzostwo Świata, mimo tego, że wcale ci piłkarze, którzy jechali na tamten mundial, dwóch zawodników FC Schalke, piłkarz Panathinaikosu Ateny, także do tego jeszcze zawodnicy
Wisły Kraków, jak Żuraski, zawodnicy z Ligi Francuskiej. No, można byłoby tak wymieniać. Obronę mieliśmy całkiem fajną, ale no, później złe przygotowania, zakłóśnięcie się, to wszystko spowodowało, że nie osiągnęliśmy sukcesu. Później kadra Pawła Janasa, jakby ten szalona selekcja byłego selekcjonera, który odstrzelił doświadczonych zawodników. No bo tutaj, jak widzicie, Czesław Michniewicz zabrał około, plus minus, tak jak wam mówiłem, 10 zawodników było na poprzednim mundialu. Zabrał właśnie tego Grosickiego i Jędzę, żeby tych zawodników, którzy pamiętali poprzedni mundial, było więcej. Plus do tego zawodnicy, którzy byli na Euro, więc ci piłkarze doświadczeni, wiedzący, jak to jest być na wielkiej imprezie, plus młodzi i starsi. To właśnie mi się podobało, że Czesław Michniewicz w kolejnym spotkaniu nie bał się postawić na nowych zawodników. Skóraś debiutował wcześniej, Kamiński. Młodzi mieli wejść w tym spotkaniu i z kontry odmienić to spotkanie. Niestety szybko stracona bramka na początku pierwszej połowy sprawiła, że ten plan nie zadziałał, ale heroicznie broniliśmy się i co było najważniejsze, tych żółtych kartek nie dostawaliśmy. To mi się podobało, że nie popełnialiśmy głupich faulów. Tak jak wam powiedziałem, no na pewno do poprawy są przede wszystkim te głupie straty. No nie możemy popełniać takich strat, jaką zanotował Kiwior, czy także wcześniej Bielik, czy Krychowiak. No i kreatywnie musimy lepiej grać. No Piotr Zieliński w tym spotkaniu nie istniał, no ale zawodnik Napoli, no ciężko mu było się odnaleźć w tej ultra defensywnej taktyce. Moi drodzy, powiem wam szczerze, że ja się cieszę właśnie z uwagi na to, że ten cel został zrealizowany, no bo awansowaliśmy do tej fazy pucharowej, a tak jak w poprzednich materiałach opowiadałem, czas na zbudowanie zespołu, który będzie miał styl, będzie w czasie eliminacji do Euro, bo jest masa tych młodych zawodników, którzy nie pojechali na ten mundial, a mam nadzieję, że w przyszłości się rozwiną. Kozłowski, Karbownik, czy do tego jeszcze Moder wróci do zdrowia. I właśnie tak, i wtedy niektórzy weterani zrezygnują, moi drodzy, i wtedy właśnie w tej słabszej grupie eliminacyjnej będziemy mogli połączyć jakby awans do kolejnej rundy, na kolejną mistrzowską imprezę z zbudowaniem stylu. A Czesław Michniewicz jako trener zadaniowiec przybył, awansował po ciężkim spotkaniu przeciwko Szwecji. Następnie, moi drodzy, utrzymał się w Lidze Narodów, nie potrafił wygrywać ze silniejszymi rywalami, bardziej na takim poziomie, i to się nie zmienia od wielu, wielu lat, moi drodzy, że cały czas nasza kadra jest taką drużyną, która potrafi wygrywać z drużynami na tym równym poziomie. Czasem potrafi zaskoczyć, kiedy nasi piłkarze wszyscy grają na 100%. Bramkarz jest w świetnej dyspozycji, jesteśmy skuteczni w ofensywie, nie popełniamy błędów w defensywie. Taka jest prawda, więc jak widzicie, tak zawsze jest, jak od tylu lat jeździmy na mundiale. Znaczy w sensie teraz dopiero właśnie to zrealizowaliśmy, że z Meksykiem, gdzie jakby ta drużyna była na naszym poziomie, możeczkę trochę wyżej, osiągnęliśmy dobry wynik, wygraliśmy z Arabią Saudyjską, od której byliśmy potencjalnie lepsi i udowodniliśmy to na boisku, a przegraliśmy z Argentyną, czego mogliśmy się spodziewać, bo moi drodzy, z tą drużyną nie rzadko wygrywamy. Po raz ostatni wygraliśmy 11 lat temu, moi drodzy, na Stadionie Narodowym. Wtedy taki był towarzyski spotkanie przed Euro, a tak to zwykle ponosiliśmy porażki. No, taki na dobrą sprawę, no, w tym momencie taki jest stan polskiej piłki. No i wreszcie na wielkim turnieju bramkarz ma formę. Mamy najlepszego bramkarza turnieju. Wojtek Szczęsny rozgrywa swój turniej. Jest w życiowej formie. Tak jak wam tutaj powiedziałem, praca, którą ciężką wykonał Czesław Michniewicz, zaowocowała awansem. To mi się podoba, że właśnie, że ten trener wyciągnął wnioski, radził się poprzednich selekcjonerów, bo ile lat mieliśmy taką sytuację, że Antoni Piechniczek, były trener, moi drodzy, polskiej reprezentacji, przez wiele lat mówił w wielu programach, że dlaczego żaden selekcjoner nie spotyka się ze mną,
nie chcę wyciągnąć wniosków, ja nie chcę się podzielić radami, ja służę radom. Pamiętacie, przez wiele lat tak mówił w Telewizji Polskiej, tak samo mówił w Prawdzie Futbolu. I nagle Czesław Michniewicz, moi drodzy, pomyślał i zdecydował się skontaktować z tym selekcjonerem i z każdym kolejnym rozmawiał, bo wiadomo, że rozmowa, dialog z drugim człowiekiem, nieraz rozmawiając, można zostać, mieć natchnienie, także można wyciągać wnioski, bo nie ma nic piękniejszego jak dyskusja, rozmowa. Gdy spotyka się kilku trenerów, taka osoba jak właśnie Piechniczek, Gmoch, Janas z Michniewiczem, to można chłonąć. A Czesław Michniewicz, moi drodzy, no, słynie z tego, że uwielbia spotykać się z trenerami. Przez wiele lat jeździł właśnie na staże do włoskich klubów, spotykał się z włoskimi trenerami i, moi drodzy, wiadomo, że zawsze pracowitością. To tak jak Adam Nawałka był pracoholikiem, jakby był detalistą, zwracał uwagę na szczegóły i osiągaliśmy wyniki. Podobnie właśnie jest u Czesława Michniewicza. Ta ciężka wykonana praca, jakby życie oddało to Michniewiczowi i to właśnie te szczęście to jest tak, bo powiedzmy sobie szczerze, bez pracy, jakby ciężkiej, bez ciężkiej pracy jednak nie ma tego szczęścia, no bo gdy są czasem jakby ludzie, którzy są w czepku urodzeni i nieraz mówią coś takiego, a ja mam szczęście i płyną tak przez życie, no to są farciarze, a w większości przypadków jest tak, że część ludzi po prostu pracuje i później jakby ta ciężka praca jest wynagrodzona. I właśnie Czesław Michniewicz, robiąc te tournée po klubach, oglądając tych wszystkich piłkarzy, oglądając 400 spotkań, wybrał odpowiednią grupę ludzi pod względem charakterologicznym, także bym powiedział pod względem umiejętności pasujących do jego taktyki. Także analizował tych wszystkich rywali, na każde spotkanie miał różny pomysł. I to zaowocowało awansem do kolejnej rundy. Pewnie wielu z Was narzeka, że nie ma stylu, moi drodzy, ale ja powiem Wam szczerze, że po 36 latach cieszę się, że dzięki właśnie szczęsnemu, dzięki postawie naszych zawodników w pierwszych spotkaniach stanęliśmy przed taką wielką szansą, że te trzecie spotkanie nie było o nic. I mimo tego, że przegraliśmy 2-0, pod względem piłkarskim no ten mecz był fatalny na dwóje, powiedzmy sobie szczerze. Słodko-gorzki był, ale zwycięski. Właśnie straciliśmy tylko 2 gole. Dzięki temu odpowiedniemu bilansowi awansujemy do tej fazy pucharowej. No i wreszcie po tylu latach, ja po raz pierwszy, jeżeli chodzi o mundiale, które oglądałem, bo tak jak Wam opowiadałem, mundiale Mistrzostwa Świata oglądam od 98 regularnie. Przez ten czas polska reprezentacja brała udział 4-krotnie na Mistrzostwach Świata i dopiero na tym 4. mundialu mogę się cieszyć z awansu do tej fazy pucharowej. I to jest właśnie dla mnie piękne. A to, że w Europie, za granicą, że media zachodnie nas krytykują za styl, że najbrzydziej gramy, że tak ja Was osiągnęliśmy, a powiem Wam szczerze, że to mnie nie obchodzi, że właśnie to każdy z nas powinien podchodzić do wszystkiego, a co nas obchodzi opinia innych. I mam nadzieję, że polscy piłkarze, Robert Lewandowski, Krychowiak i ci wszyscy inni piłkarze nie zwrócą uwagę na opinie zagranicznych mediów, moi drodzy. Tak wszyscy kiedyś, gdy reprezentacja Grecji na Euro 2004 grała fatalnie i po kolei eliminowała faworytów, to wszyscy mówili, a jak brzydko gra, beznadziejnie, a właśnie Grecy potrafili właśnie Francuzów wyeliminować, następnie Czechów, którzy pięknie grali, no właśnie, reprezentacja Nedveda, Barosza, moi drodzy, Rosickiego, Kolera, no grali fenomenalnie Czesi, to był piękny futbol w ich wykonaniu, można było po prostu cmokać, aż palce lizać, tak to ujmę, gdy się patrzyło na postawę podopiecznych Brucknera, ale co z tego, summa summarum Czesi, którzy piękny grali futbol, przegrali, a to Grecy, którzy grali pewnego rodzaju padakę, fatalna gra, zwycięstwa po 1-0, stały fragment gry, Haristera zdobywający bramki, zawodnik Ajax Amsterdam, który tam głównie siedział na ławce rezerwowych, a nie grał regularnie, odnieśli sukces, zwyciężali, bo oto Rehagel właśnie takim stylem defensywnym,
Powiedzmy sobie szczerze, no wypunktował tych wszystkich faworyzowanych, tych wszystkich faworytów. Wtedy pamiętacie ten finał, Cristiano Ronaldo, młody, jeszcze w kolczykach, miał takie dwa kolczyki, jeszcze wtedy można było grać, płaczący, pamiętacie, i mam przed oczami ten flashback i Grecy, którzy się cieszą, osiągają wielki sukces. Znaczy wiadomo, tutaj nie mówię o tym, że polska reprezentacja zdobędzie Mistrzostwo Świata, ale dla nas, dla tego pokolenia, tych piłkarzy, dla tej kadry, dla tej drużyny, która ma pewnego rodzaju, bym powiedział, ułomności, to ja uważam, że dla nas wyjście z tej grupy, właśnie awansowanie po 36 latach do tej fazy pucharowej, to na Mistrzostwach Świata, gdzie ciężko nam jest to osiągnąć, to na ten moment to jest dla nas jak takie zdobycie Mistrzostwa Świata. Jestem ciekaw, co wy ogólnie o tym sądzicie, jak oceniacie te spotkanie, co wam się podobało, co wam się nie podobało, ale jak ogólnie zareagowaliście na ten sukces, czy się też tak denerwowaliście w czasie oglądania tego spotkania, jakie macie przemyślenia, jakie macie wnioski po tym spotkaniu. Ja powiem wam szczerze, że mimo tej porażki 2-0 jestem dumny, jeżeli chodzi o postawę tej drużyny. Na przykład na Instagramie widziałem, prawda, jak to się często niektórzy wrzucają relacje, to koleżanka jedna taka wrzuciła flashback taki z laptopa, mecz. Nie można na to patrzeć, na to spotkanie, moi drodzy. A ja powiem wam szczerze, że ja się denerwowałem, ale no nie można piłkarzom, członkom naszej kadry, Lewandowskiemu, Frankowskiemu, Kiwiorowi, Glikowi, Bielikowi, także do tego Szczęsnemu, wszystkim zawodnikom, którzy w tym spotkaniu wystąpili, czy poprzednich, a szczególnie w tym spotkaniu przeciwko Argentynie, nie możemy oddać walki, heroizmu, poświęcenia. Ci piłkarze zostawili dużo zdrowia na tym boisku. Niestety, reprezentacja Argentyny, jeżeli chodzi o te kwestie piłkarskie, grę z pierwszej piłki, o tą technikę użytkową, podopieczni Scalottiego byli bez dwóch zdań lepsi, pokazali nam miejsce w szeregu. Ale to mnie nie dziwi, bo reprezentacja Argentyny, mimo tego, że sensacyjnie przegrali te spotkanie z Argentyną, no to bez dwóch zdań drużyna Messiego, gdzie to jest jego ostatni last dance, no to jest faworyt do zdobycia pucharu. Argentyna przyjechała na te mistrzostwa po mistrzowski tytuł, moi drodzy. My po ten mistrzowski tytuł nie przyjechaliśmy. My tu przyjechaliśmy, żeby wyjść z grupy i ten cel zrealizowaliśmy, moi drodzy. A za 15-20 lat to ja będę właśnie pamiętał Czesława Michniewicza, tą kadrę, tą drużynę będę wspominał tak, że wreszcie po 36 latach jakby, no, że ta drużyna dała mi radość, że sprawiła, że przez te kilka tygodni emocjonowałem się, że do końca byliśmy w grze i nawet po takim spotkaniu, bym powiedział, no nieładnym estetycznie, bez polotu, bez tej ładnej kreacji ofensywnej, został zrealizowany cel i awansowaliśmy do kolejnej rundy, bo to się przede wszystkim liczy, moi drodzy. Tak uważam, bo styl reprezentacji, no to się liczy chyba dla tych Januszy, takich przysłowiowych, moi drodzy, bo co przychodzi jakaś wielka impreza, wszyscy mówią o stylu. A tak na dobrą sprawę, poza właśnie czasami drużyny Kazimierza Górskiego, kiedy grał Dejna, no to tak na dobrą sprawę nasza reprezentacja, no to tak tego stylu nie miała nigdy. Zawsze jakby bazowaliśmy na kontrze, powiedzmy sobie szczerze. A to też fajnie, tutaj jeden z regularnie oglądających mój kanał, bym powiedział, komentujący, przepraszam, ale nie mam pamięci do ników, napisał, że gra defensywna to też jest styl. No, pamiętacie, Grecy Hellada Otto Rehagela miała styl. Można mieć taki styl ofensywny, a można mieć defensywy. Defensywny. Włosi kiedyś wygrywali dzięki Catenaccio, moi drodzy. A na przykład reprezentacja Holandii, Oranie, drużyny właśnie kiedyś ten futbol totalny, drużyna Mikkelsa preferowała.
A popatrzcie, że jednak Holendrzy nigdy nie wygrali mistrzowskiego tytułu, a przez wiele lat zachwycali tym ofensywnym stylem, moi drodzy. A pamiętacie reprezentację Niemiec, Lothara Matthäusa, moi drodzy, czy drużynę Beckenbauera, Bertiego Foxa. Przecież te wszystkie reprezentacje Niemiec, zanim ogólnie pojawił się Löw, prawda? Po tym, jak reprezentacja Niemiec w 2000, na Mistrzostwach Świata w 1998 roku ponieśli klęskę. Później były te Mistrzostwa Europy w 2000 roku. Wtedy właśnie drużyna się skompromitowała, no bo nie potrafiła wyjść z grupy, gdzie Rumunia awansowali do kolejnej rundy i reprezentacja Anglii. To wtedy nastąpił czas jakby zmiany, przebudowy tego szkolenia. No i wtedy jakby oprócz właśnie Klozy, Podolskiego, to zaczęli pojawiać się tacy piłkarze Goetze, do tego jeszcze Royce. I można byłoby tak wymieniać. I Niemcy właśnie mieli tą złotą erę pod rządami Löwa, że zaczęli grać ofensywnie, pięknie. No ale wcześniej jednak Niemcy grali taki wybiegany futbol i nie grali pięknie. Coś takiego mówił Lothar Matthäus, moi drodzy, że mają gen zwycięzców, że zawsze do końca wierzyli w zwycięstwa. I w ten sposób wygrywali, odnosili zwycięstwa, ale zawsze wyglądało to tak, że grali brzydko, a wygrywali. Dopiero właśnie w ostatnich ostatnim dwudziestoleciu grali pięknie i zaczęli zwyciężać, moi drodzy, więc ja uważam, że w takim wygrywamy w ultra defensywnym stylu, w brzydkim stylu, ale potrafiliśmy wreszcie awansować do kolejnej rundy, moi drodzy. Wreszcie kadra na przykład Czesława Michniewicza, która potrafiła awansować do tej fazy pucharowej i teraz czeka ją pojedynek z Francją. Wreszcie ta drużyna nie popełniła błędów takich, jakie popełniła kadra Engela, kadra Janasa, czy właśnie kadra Adama Nawałki, bo wszystkie te zespoły, te reprezentacje, pamiętacie, że te pierwsze spotkania przegrywały w frajerski sposób, popełniali błędy takie, no, dziwne, tak jak w tym spotkaniu przeciwko Ekwadorowi, moi drodzy, co wszystko było przeanalizowane. Wiadomo było, że piłkarze Ekwadoru często zdobywają bramki w eliminacjach po wyrzutach z autu. No i co? I straciliśmy tak bramki, moi drodzy. A tym razem jednak te wnioski po wielu, wielu latach wyciągnęliśmy, no i awansowaliśmy do kolejnej rundy. To mnie cieszy, moi drodzy. I mimo przegranej ja jestem uradowany, cieszę się i nawet, no, aż ciężko tak powiedzieć, że po przegranym spotkaniu człowiek się cieszy, ale ta przegrana 2-0 z Argentyną cieszy mnie z uwagi na to, że cel został zrealizowany piłkarsko. No to był kiepski mecz w naszym wykonaniu, najgorszy w tym turnieju, moi drodzy, ale jeżeli chodzi o to spotkanie z Francją, to patrzę optymistycznie. Powiem szczerze, bo już cel został wykonany, a teraz wszystko dalej, co będzie się toczyło na tym turnieju, to powiedzmy sobie szczerze, dla naszej reprezentacji to jest taka nagroda wielka. Tak jak właśnie Zbigniew Boniek wielokrotnie przed tym turniejem mówił o tym właśnie, że trzeba wyjść z grupy, a potem to już po prostu marzenia, to wszystko dalej się toczy, będzie następny mecz. Najważniejsze jest to, że po tym spotkaniu z Argentyną musimy wyciągnąć wnioski, moi drodzy. Jeśli chcemy z Francją coś ugrać, to przede wszystkim musimy znów grać lepiej w defensywie, musimy coś dołożyć od siebie, jeżeli chodzi o kreację. Zawodnicy ci ofensywni muszą zagrać zdecydowanie lepiej. Wojtek Szczęsny cały czas musi być w takiej dobrej dyspozycji. Francuzi muszą muszą zlekceważyć, grać, bym powiedział, być nieskuteczni, popełniać błędy. Jeśli my zagramy, wszyscy piłkarze, którzy pojawią się na boisku, których desygnuje Czesław Michniewicz w tym spotkaniu niedzielnym o 16:00, muszą zagrać mecz życia, to jeżeli te czynniki zostaną spełnione, to mamy szansę nawet do dogrywki doprowadzić, moi drodzy, ale nie możemy popełniać takich błędów, jakie popełniliśmy dziś, bo dzisiaj Argentyńczycy udzielili nam lekcji futbolu. Jeśli coś z tego wyciągniemy i zagramy lepiej, to mamy szansę coś ugrać z reprezentacją trójkolorowych. Moi drodzy, zachęcam do komentowania u mnie na kanale. Pamiętajcie o subskrypcji moich kanałów, tym wszystkim, którzy subskrybują. Dziękuję serdecznie. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące u mnie na kanale, no to do spotkania przeciwko Francji, czyli do najbliższej niedzieli, będę tradycyjnie dla Was przedstawiał raport
mundialowy. Będę Wam opowiadał o tych spotkaniach, które tutaj się toczą. Także, moi drodzy, w najbliższym czasie, już jutro, bo to dzisiaj tak na gorąco Wam przedstawiam moje wnioski, a jeszcze jutro obejrzę te spotkanie, jeszcze to już tak, powiedzmy sobie szczerze, już tak na chłodno to wszystko przemyślę i znów przedstawię Wam kolejne programy dotyczące polskiej reprezentacji. To mi się podoba na tym turnieju, że odnosimy mało kontuzji. To tak na dobrą sprawę. Teraz zobaczymy, jak ta sytuacja z Bereszyńskim będzie wyglądać. A szkoda, niedobrze było, gdyby Bereś, który rozgrywa dobry turniej, nie mógłby zagrać z Francją, w razie czego jest Jędza. Jak widać, że Czesław Michniewicz nie ma zaufania do Gumnego, który gra w Augsburgu. No właśnie, to jest słabość polskiej piłki, że Czesław Michniewicz, jak widzicie, nie ma na tym turnieju nominalnego lewego obrońcy. Nie ma, jakby były trener Legii, zaufania do piłkarza Augsburga, który gra regularnie w lidze niemieckiej i stawia już na takiego weterana Jędzę, moi drodzy. A jak widzicie, na lewej stronie wędruje, gra nominalny prawy obrońca, a jego zastępcą jest kolejny nominalny prawy obrońca, który kiedyś grał na lewej stronie, który nas zachwycał w czasie Euro 2016. No to jest właśnie słabość tej polskiej piłki, że ci nominalni lewi obrońcy byli w tak fatalnej dyspozycji, że po prostu na ten turniej nie przyjechali, albo się sami wypisali jak rybus, albo byli kontuzjowani jak Reca. No to właśnie trzeba właśnie, aby jednak coś trzeba zrobić z tym szkoleniem, żeby udało nam się tego lewego obrońcę wyszkolić, żeby jednak było więcej takich piłkarzy, którzy operują nominalnie tą lewą stroną, albo takich zawodników więcej, żebyśmy, brzydko mówiąc, produkowali takich pokroju Bereszyńskiego. Tak to uważam. Także kolejny wniosek tutaj miałem Wam do przedstawienia. A także moglibyśmy pomarzyć, bo tak patrząc właśnie na tą drabinkę tam, gdzie oczywiście to science fiction jest, no ale no wiadomo, to jest mundial, to wszystko się może zdarzyć, jak zauważyliście na tym mistrzostwa, to są mistrzostwa świata sensacji, no bo pewnego rodzaju nasz awans, zostawienie w pokonanym polu Meksyku, to też jest pewnego rodzaju sensacja, mimo tego, że mamy najlepszy napastnika FC Barcelony, plus do tego mamy bramkarza Juventusu Turyn, no bo w tym sensie, że sensacja, że Meksyk przecież w zeszłym roku, pamiętacie, zeszły poprzedni mundial, Aztekowie potrafili wyeliminować wtedy Niemców, moi drodzy, i od 1978 roku zawsze regularnie wychodzili z grupy i dlatego to jest sensacja. No ale jak oglądacie te mistrzostwa świata, to Japończycy pokonali Niemców, więc to jest taki mundial, gdzie gra się z marszu. I no, wiele się może zdarzyć, moi drodzy. Francuzi, którzy dzisiaj już mając pewny awans, no grali, tak powiedzmy sobie szczerze, w spotkaniu przeciwko Tunezji. Oglądałem to spotkanie, no jednak nie grali tak na 100%, moi drodzy. Więc ta... A właśnie trójkolorowi mistrzowie świata słyną z tego, że jednak no nie zawsze do spotkań przeciwko takim rywalom jak Polska nie podchodzą, bym powiedział, mocno skoncentrowani. Najprawdopodobniej tak czuję, że drużyna Deschampa nas zlekceważy, to co dzisiaj zobaczy. I to właśnie w tym upatruje szansę do wygrania. Ale wracając właśnie do tej drabinki, właśnie w tamtej parze jest Anglia i Senegal. Moi drodzy, tak trochę tak marząc sobie tutaj to... Ale to byłoby coś pięknego. Wygrywamy z Francją i potem gramy z Anglikami, którzy pokonują Senegal. No zobaczymy, jaką historię napisze mundial. Tak na dobrą sprawę, no faworytami w tych parach to jest Francja i Anglia. I najprawdopodobniej trójkolorowi spotkają się z synami Albionu. Chyba, że Polska i Senegal sprawią sensację i będzie szansa na rewanż za Mistrzostwa Świata w 2018 roku, moi drodzy. Na to liczę, pewnie wy też. Pamiętajcie o łapkach do góry i o subach. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Hej!